Cześć, z tej strony Arolen i chciałbym sobie z wami troszeczkę porozmawiać na temat ostatnio opublikowanych dwóch screenów z Farming Simulatora 17. Szczerze mówiąc, nie planowałem tego, jednakże pojawiła się tam propozycja, parę propozycji od widzów, od was, aby coś takiego ogarnąć. Także myślę, że można spróbować. Postaram się być szybki i konkretny, że tak się wyrażę, jednak nie wiem, jak mi to tam pójdzie. Zobaczymy, jeśli chodzi o jakąś tam listę, żebym miał coś przygotowanego, to mam tutaj przygotowane właśnie takie parę punkcików, na które zwrócić uwagę. I szczerze mówiąc, mimo że to są dwa screeny, pozwolę sobie skomentować je jakby od razu, bo myślę, że zwyczajnie nie ma sensu tego rozdzielać, bo screeny niby różne, a jednak podobne. Także może przejdę do konkretów. Z góry zaznaczam, że doskonale sobie zdaję sprawę, że jest to screen z jakiejś tam wersji beta, alfa, nieważne, i że coś tam może ulec zmianie. Komentuję w tej obecny stan, którym chwali się producent. Zbiorę pod uwagę, że coś może wtedy, że do czasu premiery mogą zajść jakieś zmiany i mój pogląd na sytuację może się diametralnie zmienić. No ale przejdźmy do rzeczy konkretnych i obecnych. Przede wszystkim trzeba zacząć od tego, że detale maszyn są naprawdę, naprawdę konkretne. Zwrócić uwagę na przykład na tego Fenda z przyczepą tam kronę jakąś. No, same opony, maska, oświetlenie rozkładające się na tej masce robi to naprawdę wrażenie. Jakość tekstur także przykuwa uwagę. Światło ładnie się na tym rozkłada. Ciężko mi tutaj powiedzieć, czy to nie jest czasami PBR rendering, Physically Based Rendering, dokładnie tak, jeśli się nie mylę, Jezus, nie pamiętam teraz dokładnie. Coś takiego, co się też stosuje w nowych grach. Jednak ciężko mi tutaj powiedzieć, to jest chyba technologia oparta na DirectX-ie, a Farming ma silnik na OpenGL-u. Chyba że coś tam przenieśli. Nie wiem, ciężko mi tutaj powiedzieć. Możliwe, że po prostu jakoś inaczej to rozwiązali na jakichś teksturach, lekko zmodyfikowali oświetlenie, coś takiego, no ciężko mi tutaj powiedzieć, jednak robi to wrażenie. Jestem ciekawy, jak zostaną rozwiązane interiory pojazdów, czyli wnętrza, ponieważ w 15 ja mam takie zdanie i wielu z was ma takie zdanie, że niektóre były naprawdę fajne, a niektóre jakieś takie jakby, za przeproszeniem, na odwal się zrobione. Także tutaj jeszcze trzeba poczekać, jak oni to tam pokażą, rozwiążą. Podobają mi się też reflektory. Może to głupie, ale w New Hollandach, w przypadku Farminga 15, naprawdę nie mogłem patrzeć na modele reflektorów. Modele, tekstury, może to i to. Nie wiem, nie zagłębiam się w grafikę 3D. Mówię to okiem osoby, która po prostu z zewnątrz to odbiera. No i po prostu te reflektory mi się nie podobały. A tutaj na przykład jak patrzę w Fendzie, no naprawdę jest to konkretnie już zrobione. Nie wiem, może kwestia też modeli, jak to wygląda w oryginale, ciężko mi powiedzieć. Jednak tutaj robi to naprawdę spore wrażenie. W przypadku tego Challengera, Jezus, to się do mnie dobija. W przypadku tego Challengera nie można się tak przypatrzeć, ponieważ mamy włączone światła. One są zasłaniane chyba jakimiś flarami, jeśli się nie mylę. Nie wygląda mi tutaj na efekt fizycznego zapalania światła. Może się czepiam szczegółów, ale po prostu tak mi przyszło na myśl, że coś takiego można by było się pobawić. Może coś tutaj zmienią? Nie mówię, że nie. Jak na obecną chwilę, no, mało realistycznie to wygląda. Na fotce z Fendem mamy też zbliżenie na zboże, bodaj pszenica, drzewa oraz budynek, jakąś tam stodołę w amerykańskim stylu, plus góry i niebo. Może zacznę od tego, co najbliższe, czyli tekstura zboża. To akurat chyba najmniej ważna rzecz, bo to tam podmieniając z tego, co pamiętam, wiem,
ostatnie tygodnie przed premierą. W tej chwili mamy lipiec, premiera jest zaplanowana na koniec października, także myślę, że spokojnie to zmienią. A jednak tutaj nie spodziewałbym się jakiejś rewolucji. Nie widać, żeby jakoś inaczej był ten system rozwiązany, nie wiem, przeniesienie tego na jakieś 3D czy coś takiego, tylko zwykłe tekstury z tego co widzę. Także tutaj pod tym kątem spodziewałbym się tylko podmiany tekstur. Co jeszcze? Jeśli chodzi o budynek, no tekstury wyglądają na naprawdę ładne, dopracowane. Model zbyt wielu szczegółów tutaj nie pokazuje na tej fotce, także ciężko mi oceniać sam model. Jednakże tekstury naprawdę są fajne, widać, że dosyć wysokiej jakości, przynajmniej na tej fotce. Nie wiem jak tam może być w grze. Drzewa. Na mojej grupie na Facebooku, Kapselki Araulena, wspominaliście coś, że drzewa jakoś lepiej wyglądają. No szczerze mówiąc, dla mnie wyglądają gorzej. Nie wiem, może po prostu takie uczucie, akurat takie ujęcie, tak jak tutaj na tej fotce z Fendem, jednak jakieś takie dziwne przebijania, tak jakby te tekstury były jakoś tak nie do końca podocinane, jakieś poszarpane. Nie wiem, dziwnie to wygląda. Moim zdaniem drzewa, modele drzew się nie zmieniły w ogóle. Po prostu lekko mogła zostać zmieniona kolorystyka poprzez jakieś zmiany w oświetleniu. No i poza tym nic. A że takie ujęcie jest jakie jest, no to jeszcze dodatkowo na minus te drzewa wypadają. Na koniec jeszcze tutaj możemy sobie skomentować góry. No góry jak góry, ale widać, że to będzie dosyć fajny klimat. Amerykański klimat góry, czyli Colorado. Nie wiem, Colorado mi się kojarzy z górami, jeśli chodzi o Amerykę. A może zastrzegam, że może mogę się mylić, ponieważ jakoś tak specjalnie się Stanami Zjednoczonymi nie interesuję. Chociaż, jeśli dobrze pamiętam, pojawiały się pogłoski, że mapa ma odwzorowywać stan Waszyngton. Także możliwe, że tutaj mamy tego... Ten Waszyngton. Jezus. Psiuta. Spokojnie. Po prostu pierwsze skojarzenie to Colorado, jakoś tak, ale tak jak mówię, zbyt wiele o Stanach Zjednoczonych nie wiem, mogę się mylić, możliwe, że to jest po prostu stan Waszyngton, po prostu, może Colorado nie jest terenem rolniczym, a może też jest, ale po prostu zdecydowano się na Waszyngton, nie moja sprawa, nie to jest najważniejsze. W każdym razie góry wyglądają całkiem nieźle. Przejdźmy teraz do fotki z Challengerem i tutaj, no cóż. Zacznijmy od tego, że no model Challengera wygląda naprawdę efektownie. Poza tym, jak pomijając te światła, które no wyglądają dobrze, ale mogłyby wyglądać lepiej, no prezentuje się naprawdę ładnie. Tutaj te gąsienice, wciążnik, maska, naprawdę to wygląda ciekawie. Oświetlenie tutaj. Wydaje mi się, że oświetlenie tutaj nie jest do końca dopracowane. Jakby gorzej się rozkładało przy zachodzie słońca, aniżeli na fotce z Fendem. Dodatkowo wydaje mi się, że na logo Challengera użyto kiepskiej tekstury. Nie wiem, może po prostu takie uczucie na tej fotce. Ale tak jakoś to średnio wygląda. Dobra. No i teraz główny gwóźdź programu, który po prostu muszę skomentować. Otóż, nie wiem, mamy tutaj jakieś talerzowanie, czy coś takiego? Czy to są pługi? Nie wiem, czy to są... To są pługi chyba, bo tak jak z tego, co widzę po teksturach. No więc, drodzy Państwo, gdzie jest bruzda 3D? Słucham. Nie chcę być złośliwy, po prostu mówiłem, że szczerze w to wątpię. Moim zdaniem, tak jak mówiłem na poprzednim filmie komentującym trailer Farming Simulatora 17, albo dadzą jakąś uproszczoną bruzdę, albo wcale. No i jeśli nic się nie zmieni, a prawdopodobnie się nie zmieni, chyba że te fotki są, powiedzmy, nie wiem, z maja, a
pracują nad czymś innym jeszcze teraz, no to, proszę Państwa, gleba płaska jak stół. Dokładnie tak. No i co? Nie ma! Nie ma gleby 3D, nie ma fizyki gleby, chociaż o fizyce to się dopiero przekonamy, jak zagramy, albo zobaczymy jakiś tam prawdziwy trailer z gameplaya. Jednakże jeśli gleba jest płaska, graficznie, no to nie wyobrażam sobie, żeby fizycznie jakoś to tam miało inaczej się zachowywać. Tekstury nawet są w tej chwili takie same jak w Farmingu 15, także podejrzewam, że po prostu zmienią tekstury. Chyba, że naprawdę Giants mnie czymś zaskoczy, to otwarcie mówię, odszczekam. Jednakże w tej chwili mogę spokojnie podtrzymywać moją teorię, że rewolucji w systemie gleby i fizyki nie będzie. Dalej. Z tyłu też jakieś góry widać, także klimacik ogólnie całkiem fajny. Jakieś tutaj wzgórze ze świerkami. Ale moją uwagę przykuły dwa budynki, które widać po prawo, jak patrzymy na fotce, a po lewej od strony Challengera, jakbyśmy tak wsiedli do niego i się w lewo rozejrzeli, no to tam by to było. W każdym razie chodzi o te budynki, które widać. Innych budynków nie widać, także się dogadamy. Widać jakiś tam, wydaje mi się, że to jakiś sklep. Takie to wejście nie wygląda mi, wejście i położenie nie wygląda mi na dom mieszkalny. Wygląda mi to na jakiś sklepik, pewnie jakiś tam obiekt po prostu dekoracyjny. Ale moją uwagę przykuł zwłaszcza czerwony duży budynek, z którego wygląda tak, jakby się coś, jakiś dym sobie tam leciał. Także wygląda na to, że coś tam się dzieje, jakaś tam interakcja. Ciężko mi w tej chwili przewidywać, czy będzie jakaś tam zasadnicza interakcja z tymi budynkami, czy to po prostu obiekt ozdobny. Z tego co pamiętam, w Farmingu 11, w nowszych tego jakoś nie wyłapałem, był taki młyn, który sobie po prostu tam wodę obracał ładnie i po prostu tyle, po prostu woda sobie latała i tak dalej. No tutaj też może być to po prostu dym, obiekt dekoracyjny, a możliwe, że będzie to, o powiedzmy, może to być jakiś punkt skupu, to chyba wydaje się być najsensowniejsze, powiedzmy, mogą to nazwać piekarnia czy coś takiego i po prostu zostawiamy ziarno, sprzedajemy je, a piekarnia sobie to przerabia i piecze. Także tak by to wyglądało moim zdaniem. Jakiś taki obiekt o podstawowej funkcjonalności. Nie wydaje mi się, jakby miała być to jakaś konkretna funkcjonalność nowa. Choć także mogę się mylić. Dobrze. To by było chyba na tyle. Postarałem się w miarę konkretnie to przedstawić. Nie wyszło chyba aż tak długo, chociaż jak na analizę dwóch prostych screenów to i tak wyszło dosyć długo. Myślę, że wyszedłem w miarę obiektywnie, bo starałem się i przeanalizowałem te zdjęcia dokładnie, zanim cokolwiek zacząłem nagrywać, także po prostu moje wypowiedzi są w pełni przemyślane, jeśli ktokolwiek będzie mi coś zarzucał, będę po prostu się bronił. Jestem ciekaw waszego zdania na ten temat, podzielcie się śmiało w komentarzach. Chętnie podejmę jakieś dyskusje, choć jeśli będzie taki nawał komentarzy jak w przypadku ostatniego filmu, nie gwarantuję, że dam radę na wszystkie odpowiedzieć. Tym razem dziękuję Wam za oglądanie, za uwagę i widzimy się w kolejnym filmie na moim kanale. Trzymajcie się, cześć!